Dzień dobry moi drodzy, witajcie na kanale Make Up After 40. Jak możecie się domyśleć z tego, jak wyglądam, dzisiaj będzie takie małe Get Ready With Me. Szykuję się na wyjście, ale też w tym odcinku chciałabym Wam pokazać kosmetyki moje ukochańce ostatnich miesięcy. Bo u mnie na kanale jest bardzo często dużo testów nowości. Natomiast z tych nowości ja sobie dużo rzeczy zostawiam i wśród tych rzeczy, które sobie zostawiam, wybieram sobie jakąś pulę rzeczy czy kosmetyków, które używam na co dzień. I właśnie dzisiaj się będę malować tymi kosmetykami, które używam na co dzień. Oprócz tego oczywiście mam na głowie wałek. Słuchajcie, film z wałkiem już, z dwoma wałkami nawet. I z tym grubszym z Maximo i z tym cieńszym, który mam teraz na głowie, krąży na kanale. Pierwszy test to był gruby wałek od Maximo, ten różowy. Tutaj zostawiam Wam link do tego filmu. Jeżeli nie widziałyście, to serdecznie zapraszam. No i ostatnio też wrzucałam filmik właśnie z tym cienkim wałkiem od Maximo, tyle że dzisiaj nałożyłam go zupełnie inaczej, bo jak widzicie, mam tutaj zrobiony taki zygzaczek, przedziałek na boku, gdyż ja się czeszę w tę stronę, czyli mam tutaj z tej strony przedziałek. No a w filmiku Wam pokazywałam takie jakby uniwersalne nałożenie wałka, kiedy to przedział robi się właśnie po środku i wtedy ja miałam problem z tym, że włosy mi tutaj, wiecie, oklapły, a ja lubię jednak, jak one są troszkę u nasady, podniesione. Tam w filmie też pokazuję Wam mój sposób, jak podnieść sprytnie włosy u nasady i jeszcze zrobić im dobrze. Także jeżeli nie oglądałyście, to zapraszam. No a dzisiaj właśnie taki odcinek, czyli lekki makijaż moimi ukochańcami, Get Ready With Me, trochę włosów. Jeśli macie ochotę, to będzie mi bardzo miło, jeżeli ze mną zostaniecie do końca. Sprawdźcie proszę subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie, to bardzo zachęcam do tego, żeby wcisnąć ten przycisk subskrybuj. Zostawcie też po sobie ślad w komentarzu, kciuk w górę, jeżeli film się podobał i jedziemy z tematem. Zapraszam! Zaczniemy sobie od brwi i to są moje dwa ukochańce, kredka do brwi Anastasia Beverly Hills i taki pistaczek, nazywa to się z Lift and Snatch od NYXa. Troszeczkę się różnią tonacjami, to jest cieplejsza tonacja, to jest taka bardziej naturalna tonacja brązu. Ja zaraz Wam pokażę, zrobię szybciutko, kreseczki sobie na dłoni, pokażę Wam. One się ciut różnią odcieniami. Ta kreska jest odrobinę cieplejsza i jest zrobiona kredką, a ta kreska jest odrobinę chłodniejsza, nawet nie chłodniejsza, ale taka bardziej, to jest taki bardziej naturalny brąz i jest zrobiona ta kreska właśnie tym pisakiem z NYXa. Ja dzisiaj użyję jednego i drugiego, tak jak zwykle to robię. Zwykle po prostu najpierw zaczynam od kredki. Kredką właśnie wypełniam te puste przestrzenie, które no niestety mam, szczególnie w tej brwi. A później, jeśli chodzi o same włoski, o tak jakby imitowanie włosków, to idealnie mi się właśnie sprawdza ten pisak. Jest po prostu genialny. Te dwa produkty są genialne. U mnie na skórze pracują bardzo ładnie, są bardzo trwałe i też jest ważne dla mnie to, że ja nie muszę nie wiadomo jak odtłuszczać tych brwi, tak? Bo czasami jest tak, że mam kredkę i ona mi po prostu nie pociągnie po skórze, dlatego że skóra na tej brwi na przykład jest tłusta i muszę ją wtedy odtłuścić. Na przykład biorę sobie, nie wiem, płyn micelarny czy tonik na wacik i przecieram brwi. A tutaj wystarczy tak naprawdę, że wezmę na wacik troszeczkę wody i przetrę brwi tylko i wyłącznie wodą. I po chwili po prostu te brwi są gotowe do tego, żeby przyjąć zarówno tę kredkę, jak i ten mazaczek, flamaster, jak zwał, tak zwał. Brewki zrobione, możemy przejść do korektora. Moje dwa ukochańce, totalnie różniące się zarówno ceną, jak i wykończeniem. Tutaj mamy bardziej takie naturalne wykończenie skóry, mniej kryjące, bardziej nawilżające. Bardzo fajny produkt za małe pieniądze, naprawdę niewielkie pieniądze. Jest to Magical Perfection Concealer od Eveline, ja mam go w odcieniu 02. Tutaj zaś Tarte
Shape Tape, taki kultowy ich korektor w nowej odsłonie Ultra Creamy. Mam tutaj go w odcieniu 29N. Jest kremowy, jest kryjący i też ładnie wygląda pod dojrzałym okiem, na dojrzałej skórze. Dzisiaj, ponieważ jest makijaż codzienny, to sobie użyję właśnie tego korektora od Eveline. Spróbuję go dzisiaj nałożyć palcem. Tak, bardzo lubię jeszcze doklepać korektor gąbką, wtedy mam pewność, że on jest bardzo równo rozłożony, idealnie wręcz bym powiedziała. Dobra, oko zrobimy później, teraz nałożę podkład i słuchajcie, cały czas do tej pory używałam ten All Hours od Yves Saint Laurent, natomiast w tej chwili skończył mi się, skończyła mi się kolejna butelka, mam ją zamówioną, nie przyszła. Sądzę, że powiedziałabym, że to jest mój ukochaniec i jakby zdania nie zmieniam. Natomiast słuchajcie, w tej chwili wypróbowałam sobie taki jakby trochę zamiennik Forever i Forever Skin Glow. Ja sobie mieszam te dwa podkłady w takiej proporcji, dwie pompeczki Forever i jedna pompeczka Forever Skin Glow i one bardzo podobnie zachowują się na mojej twarzy właśnie jak ten All Hours. Też są, bardzo mają podobne wykończenie, bardzo podobne jest wtedy wykończenie. No i naprawdę wyglądają długo, dobrze na skórze, co ja generalnie jako właścicielka skóry tłustej bardzo sobie cenię i doceniam. Także już sobie tutaj na rękę nałożyłam, rozmieszałam patyczkiem, no i teraz na gąbeczkę i będziemy ten podkład gąbeczką ładnie na buzię nakładać. Przeuwielbiam zapach, słuchajcie. Przeuwielbiam zapach właśnie Diora, bądź też Yves Saint Laurent. Oni mają przepiękne zapachy. To są takie zapachy, które kojarzą mi się z kobiecością, ale z taką też drogą elegancją, wiecie? To jest może trochę takie snobistyczne podejście do tematu. No ale kto nie lubi być rozpieszczany zapachem? No ja uwielbiam, jest po prostu idealny. Zobaczcie, jedna cieniutka warstwa przepięknie wygładza cerę i przepięknie też wyrównuje jej koloryt, także naprawdę ładnie, ładnie. Zobaczcie, twarz wygląda przepięknie. Naprawdę wygląda przepięknie, natomiast trzeba ją przypudrować teraz i tutaj dwa ostatnie ukochańce, a właściwie trzy, bo Laura Mercier też co jakiś czas do mnie wpada, szczególnie jak chcę troszeczkę ocieplić, jak mam chłodniejszy albo bardziej naturalny podkład i chcę troszeczkę ocieplić podkład, to tutaj ten Translucent Honey od Laura Mercier jest idealny, dlatego że on jest lekko żółtawy. Zobaczcie, lekko żółtawy i on troszkę ociepla mi twarz, ale to tylko wtedy, kiedy chcę ocieplenia. Natomiast tak na co dzień, jeśli chcę wykończyć makijaż, no to te dwa pudry są genialne. Tutaj mamy puder Lancôme Long Time No Shine i to jest puder, słuchajcie, który jest puderem matującym, ale jednocześnie ta skóra wygląda świeżo, zdrowo i naprawdę ładnie trzyma mi ten podkład na twarzy. Bardzo długo się ten podkład nie wyświeca, więc twarz wygląda naprawdę dobrze. Natomiast tutaj mam też puder od Charlotte Tilbury w odcieniu 02 Medium. I to jest puder, słuchajcie, który ma wykończenie takie, jakby to powiedzieć, zmiękczające, trochę blurujące wręcz. I właśnie się zastanawiam, który puder dzisiaj mam wybrać. Chyba wybiorę właśnie ten. I zrobię to, słuchajcie, pędzlem Skobo. Ten pędzel Skobo, jak testowałam ten pędzel, to mówiłam, że ja wolę pędzle z włosia naturalnego, ale on ma tak ładny kształt i tak fajnie się nim pracuje, że po prostu ostatnio jak zaczęłam nim nakładać puder, tak po prostu cały czas go teraz używam. Więc zaprezentuję go Wam właśnie
w tym makijażu też. Okej. Okay. Zobaczcie, jaki on daje efekt takiego bluru i takiego wypełnienia porów. Natomiast jeśli chodzi o trwałość makijażu, to zdecydowanie ten puder od Lancome. Natomiast ja dzisiaj nie potrzebuję jakiegoś takiego, wiecie, mega wydłużenia, przedłużenia make-upu. Bardziej chodzi mi właśnie o to, żeby ładnie ta cera wyglądała. Mam nadzieję, że takie wykończenie z efektem takiego zmiękczenia skóry, wręcz zblurowania, z takim efektem soft focus Wam się podoba, bo mnie się to podoba. Konturowanie. I tutaj, słuchajcie, wróciłam już jakiś czas, co jakiś czas zresztą wracam do tej palety. I to już jest moja druga paleta i trzecia już jest w koszyku odłożona. Bronze and Glow od Nataszy Denony. Po prostu przekocham ten bronzer. Przekocham, co zresztą widać na załączonym obrazku. Bardzo często też, jeżeli nie tej palety, to używam palety, Marzenki Tarasiewicz i Klawiera So Kiss My Cheek, której w tej chwili nie mam, nie wiem, gdzieś mi diabeł ogonem ją zakrył, po prostu nie mogę jej znaleźć, nie wiem, gdzie mam. Słuchajcie, nie wiem, czy nie zostawiłam gdzieś u Vanessy, więc korzystam z tej nataszkowej paletki i tutaj, słuchajcie, ten bronzer jest po prostu niesamowity. Mamy, to jest leciutko, subtelnie. No i teraz róż. Róż mam od Lancome, to jest naprawdę mój ostatni ukochaniec. I ja tak naprawdę, jak tylko mogę, to za każdym razem wracam do tego różu. No on jest, ten róż jest przeboski, bo nie dość, że jest różem, to jeszcze ma w sobie taką lekką, piękną, błyszczącą drobinę, która jest taka nieprzesadzona, więc ja już nie muszę tak naprawdę, żeby ładnie odbijał światło. Mój policzek nie potrzebuje już rozświetlacza, bo ten róż jest taki piękny, rozświetlający. On naprawdę ślicznie wygląda, szczególnie na cerze dojrzałej. I muszę Wam jeszcze powiedzieć przy okazji, że ja też sporo testowałam ostatnimi czasy produktów mokrych i do konturowania, i róży. I dochodzę do wniosku, że te produkty mokre to bardziej nadają się raczej do cer młodszych albo do cer suchych, że cera tłusta bądź też cera mieszana chyba ładniej jednak wygląda w takich właśnie produktów z kamienia bądź też sypkich. Takie są właśnie moje ostatnie przemyślenia po testowaniu zarówno mokrych, jak i suchych produktów do konturowania twarzy. Przechodzimy do oczu, a jak oczy, no to palety. Słuchajcie, moja ostatnia ukochana paleta Totalny Matte Nude z kolekcji Mandala z Glam Shopu. Przez ostatnie 2-3 tygodnie nietknięta. Słuchajcie, chyba już mi się znudził. Znudził mi się ten taki szaro-bury vibe, bo ta paleta jest, tak jak żeście mówiły, że to jest strasznie nudna paleta i szaro-bura. Rzeczywiście taka jest, ale ja chyba miałam potrzebę noszenia takich kolorów chyba na sobie. Cała jesień, cała zima to właśnie był ten totalny mat i chyba nawet późne lato, także dosyć długo ja się zachwycałam tą paletą. W tej chwili totalnie jakby, totalnie jak kilka razy próbowałam sięgnąć i odkładałam i sobie myślę, nie, koniec z tym szaro-burym na oku, trzeba się trochę rozświetlić, rozjaśnić. Mamy wiosnę za pasem, więc generalnie potrzebuję jakiegoś takiego odświeżenia i takich bardziej czystych kolorów. Więc, moi drodzy, ostatnio w ogóle zauważyłam, że im mniej na oku, tak na co dzień, tym lepiej. Słuchajcie, ja uwielbiam teraz nakładać 1-2 odcienie matowe, coś tam sobie w kącik błyszczącego i to po prostu jest dla mnie no cudny makijaż, albo w ogóle jeden cień, gdzie tylko oko jest tak jakby troszkę podkreślone i do tego mocno rzęsy wytuszowane, ładnie usta zrobione i brewki i wiecie, konturowanie twarzy i to jest dla mnie chyba najfajniejszy makijaż na co dzień i taki makijaż dzisiaj spróbuję z Wami zrobić.
Natomiast oczywiście jak gdzieś wychodzę, czy tam, nie wiem, do ludzi na tańce, wiecie, jak to jest tango i tak dalej, no to zobowiązuje, no to już wtedy jest krecha, a czasami też rzęsy doklejam, ale na co dzień zdecydowanie im mniej na oku, tym lepiej. Dobra, co ja mam z paletek? No to właściwie to ostatnio znowu się przyczepiłam do paletki mojej córki, czyli do paletki Instagram Wedding Vibes. Jest to paleta, którą tak naprawdę możemy zrobić każdy make-up, i taki codzienny, i taki jakiś szalony. Uwielbiam tutaj te, rozświetlające kolory, czyli wszelki błysk po prostu jest przepiękny. I bardzo też często sięgam do palety Foxy Lady Angie Dare. Tak, tutaj mam jeden taki odcień brick, którego bardzo, bardzo, bardzo chętnie używam. I nadużywam czasami, także to są takie dwie paletki, które ostatnio u mnie goszczą. I również, słuchajcie, paletka Natasha Denona. Taka maleńka, ona się nazywa Mini Star Palette. Bardzo kocham ten cień, bardzo kocham ten cień, bardzo kocham ten i ten. Tego mogłabym w ogóle nie używać, chyba ani razu nie użyłam. Nie użyłam, albo użyłam raz i stwierdziłam, że nie, bo to jest taki straczkowaty złoty, zaraz Wam pokażę, więc to mi się w ogóle nie podoba i generalnie jeśli chodzi o ten cień, to jestem na nie. Natomiast pozostałe są genialne, szczególnie właśnie jak gdzieś wyjeżdżam ze sobą, no to po prostu nie ma tej palety prawie, jest genialna. Także takie trzy paletki ostatnio u mnie na tapecie. No i dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie taki makijaż. Zacznę od cienia, który nazywa się Best Man i nałożę go sobie na powiekę w załamanie. Od tego kolorku zaczniemy. I zobaczcie, jak ładnie można tym kolorem sobie zbudować oko, tak? Jak od razu oko inaczej to i to wygląda. Ja go jeszcze nałożę na powiekę dolną. Ok, mamy to i teraz przechodzę do paletki Maxmo Angie Dare. Biorę ten kolor Basic i troszeczkę go chcę włożyć w kącik wewnętrzny, żeby troszeczkę rozjaśnić ten kącik wewnętrzny. Nie dużo, ale tak odrobinkę. I on się też fajnie właśnie łączy z tym kolorem Best Man z palety Vanessy. Biorę czysty pędzelek jeszcze i sobie blenduję, czyszczę make-up troszeczkę. Wygląda to bardzo dobrze i słuchajcie, tak naprawdę teraz by wystarczyło tylko wytuszować rzęsy i po prostu makijaż skończony, coś pięknego na usta i mamy to. Natomiast ja dzisiaj troszkę jeszcze chcę więcej. Jeszcze chcę więcej, biorę jakiś taki nieduży pędzelek. No, gdzie Ty jesteś? Jesteś. Biorę nieduży pędzelek, to jest pędzelek 17 od Maxineczki i kolor Brick na pędzelek i troszeczkę go biorę na dolną powiekę i troszkę na górze w kącik zewnętrzny, nie dużo tego, bo mówię, ja chcę dzisiaj naprawdę taki minimalny makijaż. Okej, naprawdę tutaj niewiele trzeba, jeszcze sobie zblenduję to z tym poprzednim kolorem. Przepięknie to przychodzi, słuchajcie. Lekko mam tak troszkę wyciągnięte oko w górę i po prostu to mi też tak troszkę je liftinguje. To dodanie tego ciemniejszego koloru, więc dlatego ja czasami po prostu to robię, żeby to oko po prostu lepiej wyglądało. W tym momencie zatrzymam się jeszcze, żeby
opowiedzieć Wam jeszcze o tym pędzelku. To jest pędzelek numer 17 od Maxineczki Embrasz. To jest kuleczka, słuchajcie, ale oprócz tego, że jest to kuleczka, to ona jeszcze ma dziubek. I nakładając na przykład cień, można cudownie sobie tym dzióbkiem tak jakby poprowadzić ten cień tak jak chcemy, tak? Czyli zrobić nawet taką lekką, ja sobie tutaj robię taką lekką a la kreseczkę cieniem. Czyli wyprowadzam taki, jakby to powiedzieć, takie kocie oko trochę do góry, żeby zliftingować, ponieważ ja mam totalnie różne powieki. Ta jest bardziej opadnięta, ta mniej, więc taka kuleczka z dzióbkiem to jest dla mnie po prostu wybawienie, dlatego że bardzo dobrze mi się nią pracuje i po prostu jakby dużo roboty za mnie robi, tak? Że nie muszę się za specjalnie nastarać, ta kuleczka po prostu za mnie robi robotę, więc polecanko, genialny pędzelek, naprawdę genialny pędzelek. Na koniec jeszcze biorę pędzelek, maczam w cieniu Basic i troszeczkę czyszczę kontur mojego makijażu. No i coś jeszcze dodam, słuchajcie, w kącik wewnętrzny takiego troszeczkę coś błyszczącego. Nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. Tym bardziej, że mam tu tego w choinkę i ciut. Biorę zatem wedding dress, troszkę na kuleczkę pędzelek. To jest pędzelek zmalowany przy współpracy z Boho Beauty. I tylko aby w kącik wewnętrzny. Okej, mamy to. Słuchajcie, ja ostatnio pokochałam jakiś taki minimalizm w makijażu i też takie małe dodatki, które niby nic, ale jednak robią robotę, bo niby z daleka tego nie widać, ale jednak podchodzisz do kogoś i widzisz, kącik wewnętrzny się błyszczy, albo coś takiego niespodziewanego, niespotykanego, jakaś kropeczka błyszcząca, coś, tak wiecie. No, zanim rzęsy, to jeszcze przyciemnię sobie troszeczkę linię rzęs i tutaj, słuchajcie, mam trzy kredki, które mogę polecić. Dwie moje ulubione z Sephory 0809, brązowe i czekoladowa trufla od Bobbi Brown i tej dzisiaj użyję, dlatego że ostatnio właśnie ona mi tak weszła, że tak powiem, w makijaż. Dobrze. Zrobione. Ja robię w ten sposób, że tak jakby przyciemniam, robię taką małą kreseczkę, delikatną kreseczkę, którą zaczynam z kącika zewnętrznego, ciągnę ją do połowy oka. Także nie zamykam, nie idę po całej linii rzęs, żeby sobie nie zmniejszać oka, tylko właśnie robię w ten sposób, że ciągnę kreskę od zewnętrznego kącika do połowy oka. Zrobiłam to, więc teraz czas na rzęsy. I tutaj, słuchajcie, ukochany ostatnio, naprawdę jestem, sama się dziwię sobie, ale jest to tusz Kobo w kolorze brązowym. Nie czarnym, tylko w kolorze brązowym. Cały czas, słuchajcie, od jakiegoś czasu, od momentu, kiedy dostałam ten tusz, cały czas po niego sięgam. Najpierw nakładałam go samego, później nakładałam go na bazę Eveline, teraz go nakładam na bazę z Pierre René. Jest baza, więc możemy teraz nakładać tusz. Ta baza oprócz tego, że lepiej wygląda na niej tusz, to jeszcze oprócz tego właśnie pielęgnuje rzęsy. I ja, szczerze mówiąc, zauważam już po ponad 2 tygodniach użytkowania jej dzień w dzień różnicę, że rzęsy moje wyglądają lepiej, są w lepszej kondycji. Więc no, z mojej strony duże polecanko, tym bardziej, że to naprawdę koszt niecałych 2 dyszek, a jak jest jakaś promka, to w ogóle ostatnio można było dorwać tę bazę za 13 zł. Ewentualnie inną fajną bazą też jest baza od Eveline. W tych samych, niemalże dokładnie w tych samych pieniądzach, więc naprawdę duże polecanko.
with the earth, yeah, I light my incense. I spit a 16 and make it all make sense. I'm highly educated, I do well under pressure. Put me in the water, watch me... Co? Robi robotę, co? Ładnie wyglądają te rzęsy, naprawdę. I to, tak jak mówiłam, nie jest czarny tusz, tylko brązowy, ale taki ciemny brąz. Ładnie też ten brązowy tusz zauważyłam, że podkreśla tęczówkę, trochę wydobywa kolor jeszcze mi z tęczówki. Mimo że on jest naprawdę, to jest brązowy kolor, ale taki mocno ciemny. Zobaczcie, no jakby tak na pierwszy rzut oka nie do odróżnienia, że to jest brąz, ale jednak brąz i jednak tą głębię tęczówki troszeczkę nam wyciąga, więc no polecanko. Dla zielonych, dla niebieskich oczu polecanko. Oprócz tego jeszcze też dwie nowości, które mogę polecić i które też z dużą chęcią nakładałam na swoje rzęsy. To jest tuż od Paese nowość Eyegasm, bardzo fajny, czarny. Pięknie rzęsy są wydłużone, podkręcone i takie, no dobrze wyglądają. Dobrze wyglądają na takie, no, takie zdrowe rzęsy. Wtedy oko się otwiera, ta rzęsa jest taka zauważalna, więc naprawdę fajny. No i tusz od Pierre René, jest tusz Elegance, też pogrubia, wydłuża i również tą rzęsę lekko podkręca, więc te dwa również mogłabym polecić jako moje ukochańce. Natomiast ten Kobo właśnie, nie wiem, czy przez to, że on jest brązowy i tak, wiecie, robi taką dziwną, takie dziwne podkręcenie koloru z moją tęczówką, czy ogólnie, po prostu teraz obsesyjnie ten używam. No i zostały nam na koniec usta. I słuchajcie, w temacie ust zdecydowanie wyparła kredka wszystkie moje dotychczasowe ukochańce i to jest kredka Charlotte Tilbury w odcieniu Pillow Talk. Zobaczcie, jaka jest malutka. Co znaczy po prostu z takiej, zrobiła się taka, co znaczy, że ja po prostu ją obsesyjnie i codziennie namiętnie używam. Co dziwne również, pomadka Charlotte Tilbury Pillow Talk również jest w użytkowaniu przeze mnie. I słuchajcie, jeszcze dwa olejki. To są olejki Pierre René. Ten jest taki bardziej nudziakowy, ten jest bardziej przezroczysty, przynajmniej powinien być przezroczysty, więc to są te produkty, które używam i które są tak naprawdę moimi top of the top w tej chwili. Zobaczcie, tutaj widać, zrobiłam tylko taki ruch i widać, że ona jest niemalże koloru moich ust, więc przepięknie mi te usta powiększa i przepięknie można nią wyrysować kontur ust. I wygląda mega naturalnie. Jeszcze do tego pomadka. Ta pomadka ma fajne, takie nawilżające, satynowe wykończenie. Natomiast ja jeszcze i tak oprócz pomadki prawie zawsze nakładam ten olejek, który zresztą muszę już zamówić, bo mi się kończy ten przezroczysty. No i tak to wygląda, słuchajcie, jeśli chodzi o makijaż. Teraz zobaczmy, co się kryje pod wałkiem. No bo tak jak mówiłam, całą noc miałam to na sobie. Ciekawa jestem, czy nie będzie za mocnego skrętu. Już widzę, że jest dobry, dobry skręt. Tak. Okej, okej, okej. Dobrze, dobrze. Damy radę z tym, damy radę. Nie takie rzeczy się robiło. Schodź tutaj gumką mi. W tym momencie się zatrzymam i pójdę do łazienki po pewien specyfik, który nałożony na dłonie spowoduje, że łatwiej mi się będzie jakby dłońmi rozczesywać te loki, bo ja bym chciała właśnie, żeby te loki były rozczesane dłońmi i żeby były takie bardziej naturalne, więc poczekajcie moment. Jestem już i uwaga, pokazuję Wam specyfik z bliska. Tak wygląda. I to jest, słuchajcie, balsam olejkowy, który zaraz Wam pokażę, w jakiej ilości nakładam. Dosłownie ziarnko grochu. O, jego można nałożyć na mokre włosy, ten balsam, i można też nakładać na suche włosy. Ja robię w ten sposób, że jak mam właśnie do rozczesania, do przeczesania palcami loki, to nakładam taki właśnie balsam na dłonie. Tak jakby wsmarowuje, tak jak krem, tak? Żeby nie było tylko, że dłoń jest z tej wewnętrznej, ale też i z zewnętrznej strony ona jest posmarowana.
i po prostu łatwiej mi się wtedy rozczesuje te włosy. I włosy też troszeczkę jakby dostają tego balsamu, tych olejków do siebie. Więc też się tak nie puszą. I co dziewczyny, jak się Wam podobam? Róbmy podsumowanie odcinka. Słuchajcie, zdecydowanie lepiej wydaje mi się, że włosy wyglądają po tym drugim sposobie zawinięcia wałka, czyli nie tak jak wszystkie instagramerki robią, że przedziałek na środku i wałek nawijamy, tylko bierzemy pod uwagę to, jak się czeszemy. Jeżeli ja się czeszę na bok, to fajnie jak ten wałek właśnie jest nawinięty ze zrobionym uprzednio przedziałkiem właśnie z boku. Wtedy włosy wyglądają, wydaje mi się, lepiej, nie ma tego przyklapu, nie trzeba kombinować, po prostu są włosy naturalnie uniesione od nasady. I to chyba by było tyle. Dajcie znać, czy też się Wam podobam w takim wydaniu. Wszystkie kosmetyki, które dzisiaj użyłam w odcinku, są to moje ukochańce. Ten kosmetyk do włosów to jest po prostu coś niewyobrażalnie dobrego, dlatego że dzięki właśnie temu balsamowi, który nakładałam po każdym myciu tak naprawdę i na mokre włosy, jeżeli nie na mokre, to na suche, spowodował, że moje włosy są miękkie i słuchajcie, właśnie zastanawiam się, czy by nie wrócić do rozjaśniania, bo już są na tyle dobrej kondycji, że nie trzeba ich nawet od jakiegoś czasu podcinać, końcówki się nie rozdwajają, włos jest mięciutki, błyszczący, więc tak naprawdę no mega, mega sztos. Jeżeli chcecie, to mam nadzieję, że nie zapomnę, podlinkuję Wam, gdzie można nabyć ten kosmetyk. Naprawdę jest genialny. Co by tutaj jeszcze powiedzieć na koniec? No ja się lubię w takiej odsłonie, słuchajcie, delikatnej, kobiecej, eleganckiej. Mam nadzieję, że Wy mnie również. No i tyle w temacie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się dobrze ze mną bawiłyście i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym filmie. Zapraszam również na Instagram, na moje konto na Instagramie Makeup After 40. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się.